Dzień dobry, Michał Kaczor. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji tygodnia. W poniedziałek najważniejszą informacją było przekazanie 2 milionów złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze trafiły do powiatu lipskiego. Pieniądze zostały przekazane na remont drogi powiatowej. Chodzi o odcinek ze Starej Wsi do Grabowca. 2 miliony złotych zostały przekazane w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Inwestycja na poziomie 9,5 miliona złotych, a dotyczy drogi powiatowej 1923W, czyli Sienno, Kochanówka, Grabowiec. Szanowni Państwo, to jest kolejna umowa, którą podpisujemy w ramach tego instrumentu z powiatem lipskim. Starosta Sławomir Śmieciuch podkreśla, że remont drogi jest szczególnie ważny dla mieszkańców. Tenże odcinek jest jedną z najgorszych dróg w powiecie lipskim. Dlaczego? Myślę, że powodem są dwa źródła wody, które znajdują się po obu stronach tej drogi. W tym miejscu droga się zapadła i nawierzchnia jest ciężko przejezdna, więc pomożemy wszystkim, którzy będą przejeżdżali przez tenże miejscowość Kochanówka, kierowali się w kierunku Grabowca czy Sienna. Całkowity koszt inwestycji to 9,5 miliona złotych. We wtorek mówiliśmy o zmianie rządu. Po 8 latach na fotel premiera powrócił Donald Tusk. W poniedziałek o wotum zaufania wnioskował desygnowany po wyborach przez prezydenta na fotel premiera Mateusz Morawiecki. Nie uzyskał on jednak większości, tym samym rząd, w którym był m.in. Andrzej Kosztowniak, przestał istnieć. Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, we wtorek wygłosił exposé w Sejmie. Przedstawił też skład Rady Ministrów. Znaleźli się w nim m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski czy Borys Budka. Oficjalne zaprzysiężenie nowego premiera przez prezydenta odbędzie się w środę 13 grudnia. W środę mówiliśmy o zbliżającej się kampanii samorządowej. Jako pierwszy swój start w wyborach zadeklarował prezydent Radosław Witkowski. Przygotowania trwają też w innych ugrupowaniach. Informacja o ponownym starcie Radosława Witkowskiego w wyborach na prezydenta miasta nie jest zaskakująca, bo mówiło się o tym od dłuższego czasu. Oficjalne potwierdzenie miało miejsce podczas poniedziałkowej konwencji, na której prezydent podsumował swoją 9-letnią kadencję. Jedyną niewiadomą pozostaje to, czy Witkowski wystartuje ponownie z własnego komitetu, czy też w ramach Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym oficjalnie poinformować, że podjąłem decyzję i będę kandydował w najbliższych wyborach samorządowych na urząd prezydenta Radomia. Ponownie chcę Państwa prosić o poparcie, a mam świadomość, że to od środy lepsza współpraca między samorządami a polskim rządem tu u nas w Radomiu może przyczynić się do jeszcze lepszych efektów naszej wspólnej pracy. Tym samym poznaliśmy oficjalnie pierwszego kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Największym kontrkandydatem będzie na niego zapewne ktoś z grona przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej mówiło się, że może nim być poseł Radosław Fogiel. Gotowość do startu zgłaszał też Tomasz Siwak, były prezes Enei Nowej Energii i członek zarządu Enea S.A. Nie jestem osobą anonimową w Radomiu, mam jakiś dorobek, myślę, że nawet większy niż dzisiejszy prezydent. W tych swoich dwóch kadencjach. Kto wie, zobaczymy. Życie jest dynamiczne i przynosi różnego rodzaju niespodzianki. W środowej porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami poznaliśmy kolejne nazwiska, które są rozpatrywane w kontekście walki o prezydenturę. Wczoraj mój kolega radny, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował jak gdyby gotowość startu w wyborach na prezydenta miasta Radomia. Ja dzisiaj, drodzy Państwo, również taką gotowość zgłaszam. Jeżeli będzie wola z mojego środowiska, stanę do walki o fotel prezydenta miasta Radomia. My po prostu chcemy zmienić Radom. Chcemy, żeby w Radomiu, żeby Radom się rozwijał, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Swoich kandydatów szykują też inne partie. Konfederacja chce budować szeroki blok partii prawicowych. Wśród potencjalnych kandydatów przewijają się takie osoby jak Rafał Foryś czy Ewa Zajączkowska-Hernik. Wystawiamy własnego kandydata. Będzie to Rafał Foryś? Nie chcę na razie zdradzać kto, ale mogę zdradzić tylko i aż tyle, że do
że będziemy robić tak zwany duży, szeroki blok. I do tego bloku zapraszam wszystkich patriotów, konserwatystów, wolnościowców, ludzi z Radomia i poza Radomia, którzy chcą uczestniczyć w tym dużym projekcie. Bo nie ukrywam, że tutaj należy... To są w ogóle inne wybory samorządowe, a krajowe na przykład do parlamentu. I tutaj należy stworzyć szeroki blok, żeby coś uzyskać, coś wywalczyć. W Lewicy naturalnym kandydatem na prezydenta wydaje się Patryk Fajdek. On sam jednak jednoznacznych deklaracji nie składa, bo decyzje jeszcze nie zapadły. Lewica jest gotowa wystawić własne listy do samorządu i jesteśmy dzisiaj na to w pełni przygotowani, ale aczkolwiek rozmowy gremiów statutowych wciąż przed nami. Dyskutujemy o wyborach samorządowych, o kierunku, w którym pójść. I tyle tak naprawdę mogę dzisiaj, panie redaktorze, powiedzieć. Zagadką pozostaje fakt, czy współpraca Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie kontynuowana pod szyldem trzeciej drogi. Na ten moment wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie kontynuacja pod szyldem trzeciej drogi, natomiast nie wiemy, jak nisko ten szyld będzie obowiązywać. Wydaje mi się, że będzie również w naszym mieście obowiązywał. Wtedy kandydatem trzeciej drogi może być Cezary Brymora, przewodniczący Radomskich Struktur Polski 2050. Jeśli obydwie partie poszłyby do wyborów osobno, Polska 2050 również wystawiłaby Brymorę. Natomiast PSL swojego kandydata na prezydenta nie wystawi. Partia chce poprzeć innego kandydata. Mamy cały czas poparcie na poziomie 6 tysięcy. To jest i dużo, i mało. Z jednej strony dużo, jeżeli dokładamy te głosy któremuś z silniejszych ugrupowań, za mało, żeby zdobyć mandat radnego. Więc będziemy szli albo w koalicji trzecia droga i wtedy poprzemy kandydata, którego wygeneruje nasz partner, czyli Polska 2050. Jeżeli nie będzie takiego porozumienia, ja będę rekomendował poparcie Radosława Witkowskiego, ale tylko jeżeli założy swój komitet, bo inaczej po prostu nie będę mógł. Natomiast najlepszym rozwiązaniem, bo to też mamy zbadane, byłoby, gdyby Polska 2050, PSL i komitet Radosława Witkowskiego stworzyli jeden blok i wtedy wygrywamy z Prawem i Sprawiedliwością. W kontekście wyborów samorządowych przewijała się też kandydatura Roberta Prygla, który w ostatnich tygodniach ruszył z działaniami w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Roberta Prygla. Nie ma takiej decyzji. Nie ukrywam, że wiele osób, przede wszystkim stowarzyszenie nie powstało po to, żeby Robert Prygiel został prezydentem. Przy ogromie obowiązków, jakie w tej chwili w moim życiu ten natłok obowiązków powoduje to, że nie mam czasu się na tym zastanawiać. Jeżeli byłaby taka decyzja, to by diametralnie zmieniło moje życie. W moim życiu się już wydarzyło tyle rzeczy, których bym się w życiu nie spodziewał, że się wydarzą. Także wszystko jest możliwe, nigdy nie mów nigdy. Choć oficjalnie znamy dopiero jednego kandydata na fotel prezydenta miasta, to już wiadomo, że najbliższa kampania samorządowa będzie bardzo ostra i może opierać się na współpracy różnych ugrupowań i stowarzyszeń. Wybory samorządowe prawdopodobnie odbędą się w kwietniu 2024 roku. W czwartek weszła nowa taryfa za wodę. Więcej zapłacimy w Radomiu i kilku okolicznych miejscowościach. Dotychczasowe stawki, jakie obowiązywały gospodarstwa domowe, to 4 zł 38 groszy za metr sześcienny wody oraz 6 zł 98 groszy za metr sześcienny ścieków. Nowe stawki dla gospodarstw domowych, które zaczną obowiązywać od 14 grudnia, to 5 zł i 2 grosze brutto za metr sześcienny wody oraz 7 zł 64 grosze brutto za metr sześcienny ścieków. Wodociągi miejskie swoją działalnością obejmują nie tylko Radom, ale także ościenne gminy. Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jednia Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk i Kowala. Tam także będzie obowiązywała nowa taryfa. Ma ona obowiązywać przez 3 lata, czyli do grudnia 2026 roku. W piątek mówiliśmy o planowanej budowie przystanku kolejowego Radom Południe. Sprawa ciągnie się od kilku lat, a przystanku jak nie było, tak nie ma. Budowa przystanku byłaby dużym ułatwieniem przede wszystkim dla mieszkańców osiedla Południe. Obecnie, żeby pojechać pociągiem na przykład do Warszawy, muszą oni jechać komunikacją miejską na Dworzec Główny, co z przystanku końcowego linią numer 7 rozkładowo zajmuje 13 minut. Koncepcja budowy przystanku była popierana zarówno przez miasto, jak i kolejarzy. Problem polega na tym, że PKP PLK warunkuje budowę przystanku wybudowaniem kładki.
Warunkiem przystąpienia do działań związanych z realizacją przystanku Radom Południowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe jest wywiązanie się przez miasto Radom z zadeklarowanych wcześniej zobowiązań, czyli przedstawienia zabezpieczenia przez samorząd środków finansowych, pozyskanie i przekazanie we wskazanym terminie dokumentacji projektowej obejmującej kładkę dla pieszych, a także podpisanie stosownego porozumienia. PLK SA wielokrotnie deklarowała gotowość do niezwłocznego przystąpienia do realizacji zadania z chwilą wywiązania się przez miasto Radom z podjętych ustaleń. Powstaje zatem pytanie, co na to miasto? Okazuje się, że od ponad roku trwają prace projektowe. Mówił o tym w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji Dami prezydent Radosław Witkowski. To jest kwestia projektowania. Tu prezydent nie chwycił, bo ja nie mam takich kompetencji i uprawnień, żeby w tej chwili chwycić za ołówek zaprojektować. Czekamy na sposób być może te prace udałoby się przyspieszyć, gdyby po prostu była dyskusja i dialog. Generalnie, panie redaktorze, czekamy na ten projekt. Na pewno ta inwestycja powstanie. Jestem zainteresowany, żeby ona powstała. Jeśli chodzi tylko o ten pytanie, przystanek, kiedy powstanie, jeśli chodzi o ten przystanek kolejowy, niech powstanie jak najszybciej. Będziemy mieli projekt, będziemy mieli pieniądze i na pewno to zrealizujemy. Sprawę budowy przystanku kolejowego na południu monitoruje Łukasz Podlewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Winą za brak realizacji inwestycji obarcza prezydenta Radosława Witkowskiego. To jest właśnie jedna z inwestycji, która pokazuje, jak wygląda realizacja inwestycji. Pisałem w tej sprawie kilka interpelacji, pisałem zapytania, bo to inwestycja w moim okręgu na osiedlu Południe, tak jak pan powiedział. Wystarczy udać się do PKP, porozmawiać, to naprawdę kilkadziesiąt kilometrów, no ale trzeba opuścić pałac przy ulicy Kilińskiego i wziąć się do roboty. Z dobrych wieści odnośnie tej inwestycji, miasto ma zabezpieczone pieniądze na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej. Na 2025 rok zapisane jest 17 milionów złotych. Budowa przystanku ma być finansowana z rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. To już wszystko w tym wydaniu najważniejszych informacji tego tygodnia. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia.